Na oddziale wewnętrznym Tomaszewskiego Centrum Zdrowia otworzono pracownię polisomnografii, w której wykonywane będą badania zaburzeń oddychania podczas snu. Jest to dopiero trzecia taka pracownia w województwie łódzkim. Będziemy świadczyć usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, leczenie tak zwanego bezdechu sennego, diagnostykę tej przypadłości, która jest dosyć często w naszej populacji. Jest to kolejna pracownia otworzona w naszej jednostce w ostatnim czasie. W przeciągu ostatniego miesiąca otworzyliśmy również deficytową na naszym rynku pracownię USG przezprzełykowego do diagnostyki chorób serca. Szacuje się, że z powodu OBS, czyli obturacyjnego bezdechu sennego, cierpi 24% mężczyzn i 9% kobiet. Wiele z tych osób często nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma takie dolegliwości, ani z tego, jak poważne mogą one mieć konsekwencje. Zaburzenia snu OBS jest to dosyć częsta i słabo wykryta i do tej pory, można powiedzieć, traktowana po macoszemu jednostka chorobowa. Ona odpowiada za wiele schorzeń, takich jak nadciśnienie tętnicze, takich jak zaburzenia rytmu serca, takie jak depresje. Dodatkowo, rzecz biorąc, często mamy pacjentów, którzy zgłaszają nam objawy OBS-u, czyli senność dzienną, zasypianie po prostu podczas zwykłych codziennych czynności, prawda? Dopóki ma to związek wyłącznie z jakąś konwersacją, prawda, z konferencją bądź też spotkaniem rodzinnym, to nie ma problemu. Jeżeli jest to kierowca zawodowy, pojawia się tutaj w tym momencie problem. Ta grupa pacjentów jest w szczególności tutaj zagrożona, prawda, OBS-em i ryzyko tej choroby może jednak mieć skutki dalekosiężne. Docelowo w nowej pracowni polisomnografii ma być wykonywanych nawet 7 badań w ciągu tygodnia. Na razie ze względu na niski kontrakt z NFZ-em przebadanych może być zaledwie 2 pacjentów tygodniowo. Dodatkowo świadczone będą usługi komercyjne, które pozwolą na zebranie funduszy na zakup 2 aparatu oraz rozszerzenie i przyspieszenie diagnostyki. Dla mnie jest to bardzo ważna rzecz jako starosty powiatu tomaszowskiego, że w naszym właśnie Tomaszowie mamy 3. placówkę w województwie. To pokazuje, że jednak zmiany w zarządzie spółki były trafione, że jednak ten zarząd modernizuje szpital, poprawia jego kondycję nie tylko finansową, ale otwiera nowe pracownie badawcze, które pokażą, że standard świadczonych tutaj usług idzie w górę, a więc co za tym, mam nadzieję, pacjent będzie lepiej i skuteczniej leczony. No i życzę prezesowi, doktorowi Słomce, który akurat już niespełna w przeciągu 2 miesięcy czasu już 2 pracownię otwiera. Życzę, żeby to pasmo, że tak powiem, ciągłego nowatorskiego otwierania i modernizowania naszego szpitala nie ustało, żeby było kontynuowane dalej, no bo powinno nam naprawdę wszystkim zależeć, żeby ta placówka, ten szpital rzeczywiście świadczył na najwyższym poziomie usługi, żeby ludzie nie bali leczyć się w Tomaszowie, tak jak to jeszcze do niedawna było, żebyśmy mogli powiedzieć, że niekoniecznie trzeba jechać do Łodzi, bo tam są dobrzy lekarze, bo ci dobrzy lekarze są również u nas, tylko czasami brak sprzętu, brak innych rzeczy powoduje, że no niestety ta jakość świadczenia usług jest daleko, daleko od oczekiwań, więc mam nadzieję, że te małe kroki, które już robimy, no pokażą, że to jest oczywiście pierwsze jaskółki, ale że tak naprawdę to jest proces ciągły, no a na przestrzeni kilku lat powinniśmy odczuć zdecydowaną inną jakość usług w naszym szpitalu.